Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony jak zawsze Kinga. W dzisiejszym filmie przetestujemy sobie i sprawdzimy, ile da się zarobić śpiewając na ulicy. I powiem wam, że tak się stresuję jak nigdy, jakbym miała jakiś nie wiadomo jaki koncert. Ogólnie tak, dla tych, którzy nie wiedzą, ja na co dzień śpiewam, mam jakieś tam swoje koncerty, mam swoje piosenki, mam również swoją epkę, także serdecznie was zapraszam do wysłuchania moich piosenek. No i dzisiaj, słuchajcie, pójdziemy śpiewać na ulicy. Nigdy tego nie robiłam! Nigdy tego nie robiłam i ogólnie, no strasznie się stresuję, jakbym, nie wiem, miała jakiś koncert, nie wiem, na narodowym bym występowała, po prostu tak się teraz stresuję. Mój challenge będzie trwać 6 albo 5 dni, to zobaczymy. W tytule jest tydzień, no bo tak ładnie oczywiście to brzmi, ale ogólnie challenge sam będzie trwać 5 lub 6 dni, zależnie od pogody i mojego zmęczenia głosowego i nie tylko głosowego. Także słuchajcie, dzisiaj pierwszy dzień, śpiewamy w moim rodzinnym pucku i tak, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie dobrze. Widzimy się na miejscu. Próba mikrofonu, raz, dwa. Nie wiem, czy działa, kupiłam nowe mikrofony, słuchajcie. Takie mini. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać i że dzięki temu będziecie mnie lepiej słyszeć. Także nie muszę się drzeć do aparatu, mam tutaj teraz mały mikrofonik. Dobra, tu jest bluza, więc to już mi nie jest potrzebne, to też nie. Ja ogólnie, on jest taki głośny, jak ja go włączam, bo on robi... To ścisz go na minus całkiem. Ale nie, no właśnie teraz nie da, dopiero mogę go ściszyć, jak on jest, jak on się włącza. A za jak on się włączy, to on zrobi hello, coś tam, coś tam. A jak ktoś mi będzie chciał ukryć plecak? No dziwnie się czuję, strasznie, ludzie się patrzą cały czas. To był Jezus. Ja wiem, to jest dziwne, że ktoś tutaj śpiewa. Tego jeszcze nigdy nie było. Dobra, woda tu jest, telefon tutaj do tekstów w razie czego. Głos mam wyłączony, owszem, ma napisał powodzenia. No, to by trzeba było to położyć przed tym, wiesz? A płyty wzięłaś w ogóle jakieś? Nie. A miałam wziąć płyty? To będzie głośne. Bluetooth. A wy staniesz, ja tam gdzieś z przodu i zobaczę, czy nie jest za głośno, a nie nic. Tu nic nie widzę. Stresuję się. Zapomniałam przyłączyć na aux. Brawo dla mnie. Widać, że się stresuję. Możliwe. A dobra, zaczynamy. There ain't no God in this river. Lecimy dalej. Co zaśpiewać? Szkoda, że nie mam tu swoich piosenek. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, pierwsze pieniążki zarobione. Dobra, druga piosenka z głowy. Ogólnie się dalej stresuję. Mam nadzieję, że nie wieje za mocno. Ale mi się ręce trzęsą. Nie mogę. Czy już mówiłam, jak bardzo się stresuję? Nie mam pojęcia, ale się stresuję. As we moonshine and leaf, feel the warmth will never die. We're like diamonds in the sky. Właśnie do was, słuchajcie, gadałam tyle czasu i okazało się, że w ogóle się nie nagrywa. Także słuchajcie, lecimy teraz z Titanium. Na razie tylko jeden pieniążek leciał, ale lecimy z czymś, co jest troszeczkę szybsze. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. Gonna swing from the chandelier. Słuchajcie, mamy kolejne pieniążki. Słuchajcie, jak nie nagrywałam, to trzy osoby wrzuciły pieniążki, jeden pan nawet 20 zł. Więc idzie do przodu. Wieczorem zrobimy sobie, słuchajcie, podsumowanie. Podsumowanie całego dnia, tylko najgorsze jest to, że nie pamiętam do końca, ile ja tam sobie wsadziłam pieniędzy, żeby ludzie myśleli, że już mi ktoś wsadził pieniążki. Tego nie jest, nie wiem, nie mam pojęcia. Wrzuciłam po prostu kilka tam jakichś złotówek i chyba jedną piątkę czy dwie piątki. Nie mam pojęcia. Na pewno 20 zł tam na pewno wrzuciłam na początku. Ale dobra, zobaczymy. Przyspieszamy sobie dzisiaj tak do 19, czyli jeszcze 2,5 godzinki. I zwijamy się. Chyba, że będzie dużo ludzi, to wtedy poczekamy, nie? Słuchajcie, przyszedł czas, żeby udostępnić Wi-Fi mojemu tablecie i brać podkłady z YouTube'a. Trudno, będę się męczyć z reklamami.
Dziękuję bardzo. So I made up my mind, it must come to an end. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta, panie, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS. Chciałam, że jakieś oklaski będą, ale dobra. No nic nie proszę. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Thank you. Thank you. High five. Thank you. Widzieliście to? Nawet pan mnie o zdjęcie poprosił, poczułam się taka sławna. Dobra, słuchajcie. Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o nagrywanie. Jak coś się będzie działo, to albo coś albo włączę, albo wiecie, albo wam później opowiem. Także do zobaczenia później. Więc słuchajcie, czas na podsumowanie pierwszego dnia śpiewania na ulicy. Śpiewałam od 16.40 tak mniej więcej do 18.40, oczywiście tam sobie jakieś przerwy robiłam, popijałam wody. No i wiecie, tak się nie starałam, żeby śpiewać jak najdłużej, tylko starałam się, żeby po prostu uśpiewać. Więc to mamy, śpiewałam 2 godziny i uwaga, uwaga, jak myślicie, ile zrobiłam pierwszego dnia? Daję wam 3 sekundy. Uwaga, uwaga, pierwszego dnia śpiewając na ulicy zarobiłam 142 zł i 50 groszy. Odejmując już moje 30 zł, które wrzuciłam na początku, żeby ludzie byli bardziej chętni do wrzucania mi pieniążków. 142 zł i 50 groszy. Ja jestem po prostu w szoku. A słuchajcie, mamy wtorek. Co się będzie działo w weekend? Nie wiem. To przed nami, a my widzimy się jutro, czyli w środę, z dniem drugim śpiewanie na ulicy. Witam serdecznie, dzień drugi śpiewania na ulicy, właśnie się szykuję, a w sumie to jestem wyszykowana, ubrana, oksy, sprzęt się jeszcze ładuje, żeby na pewno nic mi się nie rozładowało, jem słuchajcie obiad i zaraz lecimy na dzień drugi, to samo miejsce, bo wczoraj było dobrze i zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie. Dzisiejsza pogoda wieje. Dobrze, że wziąłem sobie bluzę. Mam nadzieję, że cokolwiek będziecie słyszeć w tym wietrze. Ja się boję, że mój kapelusz mi zwieje. Z moimi pieniędzmi. Dobra, jakoś to trzeba. Czym ja bym to mogła? A mogę tu wrzucić powerbanka. W sumie. Albo wrzucić nerkę. Dobra, let's go. Zaczniemy sobie znowu od Easy On Me, żeby tak te na rozruszanie. Nie wiem, czy dzisiaj w ogóle ludzie będą, wiecie? No ale... zobaczymy, co będzie, to będzie. Wiecie co, zrobimy tak, że do 18 pośpiewam, bo jak to będzie tak dalej wiało, to ja się rozchoruję. Także lecimy tylko do 18, mamy 16.40, dzisiaj troszeczkę krócej, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Ale bardzo ładnie pani śpiewa. Dziękuję bardzo. Nie mam dokąd wracać, nie mam za czym. Nieustannie płakać. Słuchajcie, update. Wracam do domu, jestem tak wymarznięta. Więc stwierdziłam po prostu, że zadzwonię po Szymona i wracam do domu herbatę wypić, się rozgrzać. Mam tak zimne dłonie. Widzicie, mam policzki, nos mam czerwony, wszystko. Na koniec, zimne mam, nie, policzki. Na koniec jeszcze tam kilka osób mi powrzucało jakieś pieniążki, także wrócimy do domu, wypiję herbatę, sobie podsumujemy dzisiejszy dzień. Jestem już w domu, więc czas na podsumowanie dzisiejszego dnia
czyli dnia drugiego śpiewania na ulicy. Dzisiaj, słuchajcie, ogólnie nie było za dużo ludzi. Było tak, wiecie, tak trochę tam chodziło, ale widać było, że jest za zimno dla ludzi. Ja też cały czas byłam w bluzie, bo wiatr był tak zimny, że się nie dało wytrzymać i to tak mocno wiało, że to chyba w ogóle się nagrało, jak mi spadł cały statyw z tabletem i telefonem na ziemię. Ale wracając, dzisiaj śpiewałam, słuchajcie, godzinkę i troszkę. Zaczęłam tak mniej więcej 16.30, 16.40 zaczęłam, a skończyłam 17.50, 18.00 wyszłam z mojego miejsca. Także no taką godzinkę i trochę śpiewałam. I słuchajcie, dzisiaj równiutko 90 zł. Także tyle mamy już zarobione przez 2 dni śpiewania na ulicy. I widzimy, słuchajcie się, myślę, że jutro. Może uda mi się jutro jeszcze pośpiewać, jeżeli nie jutro, no to wtedy dopiero w piątek. To zobaczymy, dam wam znać za chwilę. Witam w dniu trzecim śpiewania na ulicy. Dzisiaj, słuchajcie, już wracam. Trochę mi się nie chciało nagrywać, przyznaję się, ale macie, słuchajcie, 2 dni już jak śpiewałam, chyba wam na razie wystarczy. Więc dzisiaj mamy trzeci dzień i właśnie wracam, słuchajcie. Śpiewałam najpierw na takim słabym strasznie miejscu, śpiewałam na molo i słuchajcie, no nie, no w ogóle ludzi praktycznie nie wchodzili na to molo, więc wzięłam te wszystkie moje topoły i poszłam sobie w to miejsce, w którym zawsze śpiewam. No i to się okazało dobrym miejscem, bo przez 2 i prawie pół godziny w sumie, bo zaczęłam tam około 16, a skończyłam, teraz mamy 18.36, no 10 minut temu jakoś skończyłam, czyli 2,5 godziny dzisiaj. Na razie rekord. Zobaczymy, jak będzie jutro i pojutrze. A my wracamy do domu, a w domu powiem wam, zrobimy takie podsumowanie, ile dzisiaj wyszło. Z tego, co widziałam, to jest bardzo, bardzo dużo drobnych. Także lecimy i liczymy pieniążki. Uwaga, słuchajcie, przeliczyłam i padł rekord. Uwaga! Dzisiaj zarobiłam 230 zł i 2 euro. Ktoś rzucił 2 euro, także jeszcze 2 euro. Powiem wam, że jestem naprawdę zmęczona. Ale gdyby nie to, że dzisiaj obok miejsca, gdzie śpiewałam, była ustawiona scena i dzisiaj będzie koncert w sumie, no to już aktualnie trwa support, bo od 18.30, no to wtedy, gdyby nie to, to pewnie bym jeszcze śpiewała tak, nie wiem, do 20, bo naprawdę i dzisiaj było taki fajny vibik był, znaczy na tej drugiej miejscówce, na tej mojej jakby no, miejscu, więc to był taki fajny vibik i w ogóle ludzie sobie siedzieli na ławkach po jakby naprzeciwko mnie i siedzieli i słuchali i nawet mi klaskali i coś tam i wow, dzisiaj był naprawdę dobry dzień. Twarz sobie spaliłam. Ramiona mam też popalone, także jestem cała spocona, także słuchajcie, idę pod prysznic, idę się ogarnąć, idę coś zjeść, bo jestem okropnie głodna i widzimy się w kolejnym dniu, czyli prawdopodobnie jutro. Słuchajcie, chciałabym jeszcze jedną rzecz dodać. Ja, słuchajcie, mam pozwolenie na takie występy uliczne. Mam pozwolenie, mam podpisane wszystko przez naszą panią burmistrz. Także wszystko jest tutaj, słuchajcie, legalnie zrobione. I nie śpiewam tak o sobie po prostu, że wiecie, że stoję sobie i on sobie śpiewam sobie o tak po prostu. Nie, ja mam głośnik bezprzewodowy. Nie potrzebuję żadnego dostępu do prądu, także wszystko jest, mówię, uzgodnione z panią burmistrz, z urzędem miasta oraz ta zgoda, ta prośba o zgodę została podpisana przez panią burmistrz i wysłana do wszystkich, do oddziału policji, oraz wiecie, jakby do wszystkich osób, które mogłyby gdzieś tam się przyczepić, że śpiewam i zarabiam z tego. Także wszystko jest, słuchajcie, legalnie zrobione, wszystko jest podpisane. Także to tak chciałam tylko powiedzieć, a słuchajcie, widzimy się jutro. Dzień dobry w kolejnym dniu, dzisiaj dzień czwarty, śpiewanie na ulicy. Powiem wam jedno, dzisiaj troszeczkę wieje, a jeżeli nie wiecie, to nad morzem ogólnie wieje 5 razy mocniej, więc ogólnie jestem ciekawa, jeżeli będzie tak wiało jak w środę, ostatnio zrobiłam tylko godzinkę, no to myślę, że też tylko godzinę pośpiewam jak już, no i to będzie koniec, no bo ja naprawdę nie chcę się, wiecie, rozchorować, mam jeszcze kilka koncertów przed sobą i no wiecie jak to jest. No ale jestem już spakowana, zaraz jedziemy i zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj może być ogólnie fajnie, ponieważ słuchajcie, uwaga, dzisiaj będzie Tomasz Karolak u nas i będzie występować, będzie mieć swój stand-up, także no myślę, że dużo ludzi by było.
ale wiecie, jakby zdrowie najważniejsze, więc nie ma co. Pojedziemy, zobaczymy, a jak będzie wiać, to po prostu albo godzinkę zostanę, albo po prostu wrócę i zobaczymy. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w troszeczkę innym miejscu, ale ostatnio jak tutaj śpiewałam, a śpiewałam tutaj 2 dni temu, to było dobre miejsce, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj tutaj znowu i muszę się do końca rozstawić. Mam nadzieję, że jakbym miała tak mikrofon, to będzie słychać. Ja mam statyw. No, ludzie już się patrzą. Ogólnie troszeczkę wieje, ale nie jest źle. Że chyba od razu buzy zakładam. Bo będzie mi zimno. No dobra, no to słuchajcie, nie ma co. I let's go. When I act this way, I know I got them. Too bad your ex don't do it for ya. Walked in a dream, can't shoot it for ya. Dzięki. Ja to na chleb zbieram. Nie, kupiłam wycieczkę, musi mi się zwrócić. Cześć, tu Kinga z przyszłości. Słuchajcie, nie wiem co się stało, nie wiem czy mi te nagrania się jakoś usunęły, czy nie nagrałam tego, ale nie mam podsumowania ostatniego dnia, czyli tego dnia, kiedy występował w Pucku Karolak. To ja tak śpiewałam tak trochę w kratkę. Zaczęłam około 16 chyba 20, tak mniej więcej. I śpiewałam, słuchajcie, tak mniej więcej do 17, ponieważ od 17 oni mieli próbę na dużej scenie, więc no totalnie mnie zagłuszali, ja nie słyszałam nic, więc o 17 zrobiłam sobie przerwę. Przerwa trwała do 17.40 około, coś takiego. No i później od tej 17.40, 17.50 śpiewałam już praktycznie do 19.00, tak? Coś koło tego, takie wiecie, plus minus. No i słuchajcie, tamtego dnia, czyli ostatniego dnia tego challenge'u, zarobiłam jakieś około 157 zł. Także rekord nie padł, ale też było dobrze, a słuchajcie, wracamy teraz do filmu. W ciągu całego tego challenge'u, czyli w ciągu 4 dni śpiewania na ulicy, słuchajcie, zarobiłam, uwaga, 620 zł. Ja jestem sama w szoku, że to w ogóle się stało, ale powiem wam, że mi się to spodobało i na pewno jeszcze nie raz będę sobie śpiewać tak o po prostu na gdzieś. Może w innym mieście jeszcze, zobaczymy. W każdym razie nasz challenge dobiegł końca, miał być tydzień, ale przez pogodę też tak inaczej się troszkę rozkładało, więc challenge potrwał tydzień, ale śpiewałam w sumie 4 dni. Tak, więc ten challenge dobiegł końca, więc dzięki wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zejdźcie na dół i zasubskrybujcie mój kanał po więcej filmów. I dajcie znać, jak wam w ogóle się podobał taki film o śpiewaniu na ulicy. Dajcie znać w komentarzach, a ja się z wami jeszcze raz żegnam i do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmach. Pa!